Dzień dobry, nazywam się Barbara Forczyk-Iwon, jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną i instruktorką porodu w głębokim relaksie i w dzisiejszym odcinku chciałam Państwu opowiedzieć o przygotowaniu krocza do porodu. Czy da się przygotować krocze do porodu i dlaczego jest to dla nas ważne? To są dwa pytania, które Panie w gabinecie bardzo często mi zadają i dla mnie odpowiedź tak naprawdę jest jednoznaczna. Zdecydowanie warto, dlatego że przygotowane krocze, czyli elastyczne tkanki, umożliwiają poród bez obrażeń okołoporodowych, czyli bez pęknięć bądź nacięć, lub będą je bardzo minimalizowały. Więc w kontekście naszego zdrowia intymnego jest to dla nas niezmiernie ważne, żeby o to krocze zadbać nie tylko w okresie przed samym porodem, ale tak naprawdę zadbać o niego przez cały okres ciąży. Jest wiele sposobów na to, aby przygotować krocze do porodu. Co ciekawe i jednocześnie najlepsze, wiele z tych sposobów tak naprawdę można praktykować w domowym zaciszu. To, co zadziewa się w gabinecie, to tak naprawdę terapia manualna z mojej strony, ale wszystkie inne działania, które zaraz wymienię, pacjentka dostaje jako zadania domowe. Bardzo często w gabinecie pani przychodzą właśnie z informacją, bo ja chcę ćwiczyć mięśnie Kegla i od razu nastawiają się na mocny zacisk i rozluźnienie. Przy czym właśnie z tym rozluźnieniem jest bardzo często problem i w pracy z nędznicy my nie chcemy tylko napinać i rozluźniać, ponieważ troszkę się to będzie mijało z fizjologią, a dwa, jest to bardzo monotonne i pacjentki się też tym ćwiczeniem szybko nudzą. Od czego możemy zacząć? Przede wszystkim ważna jest ogólna aktywność ruchowa przez cały okres ciąży, aby zapewnić ciału elastyczność, odpowiednie zakresy ruchów, co będzie również miało wpływ na zdrowe funkcjonowanie miednicy i dna miednicy. Drugim aspektem dla nas ważnym jest praca z mięśniami dna miednicy. Jest to system mięśni, więzadeł i powięzi, który zamyka naszą miednicę kostną od dołu. Te mięśnie spełniają dla nas bardzo ważne funkcje, bo na co dzień biorą udział w fizjologii, podtrzymują narządy na swoim miejscu, reagują odruchowo w momencie, gdybyśmy chcieli kaszlnąć, kichnąć, gdybyśmy się potknęli, czyli w takich dynamicznych momentach, ale są również elementem mięśniowego gorsetu naszego ciała, czyli wraz z innymi mięśniami głębokimi będą stanowiły taki element stabilizujący nasze ciało. Poza tym mięśnie dna miednicy uczestniczą w czasie aktu seksualnego, no i stanowią tutaj ogromne wyzwanie i zadanie, jakby ich praca w czasie samego porodu naturalnego, ponieważ dzieciątko musi się przez nie przedostać, aby wyjść na światło zewnętrzne i mięśnie będą mu to albo ułatwiały, albo utrudniały, dlatego to ich uelastycznienie jest dla nas niezmiernie ważne. Kolejnym ważnym aspektem jest przygotowanie środka ścięgnistego, które jest opracowywane w kontekście masażu zewnętrznego, masażu wewnętrznego, który możemy wykonywać z wykorzystaniem różnego rodzaju olejków, najlepiej o naturalnym pochodzeniu. Jeżeli nie posiadamy żadnego, ja tu aktualnie posiadam olejek ze słodkich migdałów, polecane są również olejki z wiesiołka. Natomiast jeśli mamy w domu dobrej jakości oliwy z oliwek, dobrej jakości olej kokosowy, również możemy wykorzystać do masażu. Jeżeli nie posiadamy żadnego elementu natłuszczającego, wystarczą po prostu czyste ręce, czyste ciało i ta higiena będzie dla nas najważniejsza i bez poślizgu masaż można wykonać. Jeśli są pacjentki, a są takie, które mają trudność z dotykaniem własnego ciała, wtedy im proponuję jako alternatywę masaż na pestkach wiśni. Możemy wykorzystać taki woreczek do tego, aby pokołysać naszym dnem miednicy, najlepiej siedząc na twardym podłożu i wykorzystujemy woreczek w ułożeniu centralnym, ale tak samo w ułożeniu pod naszymi pośladkami, dlatego że dno miednicy to nie jest taki paseczek tkanek przez środek naszego krocza, tylko jest to większy obszar. Są to mięśnie, które przyczepiają się do guzów kulszowych, czyli twardych kości pod pośladkami, do spojenia łonowego i kości krzyżowej, więc siedząc jednym, drugim pośladkiem, a następnie całkowicie na środku, możemy ten obszar większy ująć sobie w czasie tego masowania. Są też inne sposoby dla pacjentek, które będą miały trudności techniczne z pokonaniem objętości brzucha, aby dostać do swojego krocza. I też nie zawsze partner albo mąż są chętni do tego, żeby takie krocze pomasować. Więc wtedy możemy posłużyć się masażerami wibrującymi, takimi bardziej prostymi lub zakrzywionymi, i opracowujemy sobie zarówno środek ścięgnisty, jak i
wejście do pochwy, również możemy działać w okolicy warg zewnętrznych i w ten sposób krocze rozluźniać. Innym ważnym elementem, bez którego też to krocze nie będzie odpowiednio przygotowane, jest gimnastyka uelastyczniająca samą miednicę, stawy biodrowe, więc jeżeli lubimy gimnastykę typu stretching, jakiś spontaniczny taniec albo jogę, to też te elementy bardzo fajnie mogą się przełożyć właśnie na powiększenie zakresu ruchu w stawach biodrowych, bądź go utrzymanie, uelastycznienie tkanek i zachowanie jak największej sprawności tych obszarów ciała. Kiedy można zacząć przygotowywać krocze do porodu? Tak naprawdę od samego momentu rozpoczęcia ciąży warto mieć na uwadze, że to krocze ma nam zdrowo i dobrze służyć przez cały czas trwania ciąży, ponieważ ono musi znosić coraz większe obciążenie wraz z rosnącym maleństwem w środku. Natomiast w kontekście samego porodu ważne jest, żeby na poszczególnych etapach zacząć zwracać uwagę na pewne elementy troszkę mocniej. Warto pamiętać o tym, aby w zdrowy sposób korzystać z toalety, czyli nie wymuszać potrzeb, nie chodzić na zapas, nie przeć w czasie realizowania potrzeb fizjologicznych. Mamy przychodzić do toalety, siadać, rozluźniać się i pozwalać, aby fizjologia zadziałała się sama. Warto też przez cały okres ciąży być aktywną, żeby poprzez właśnie tą ogólną aktywność zachowywać elastyczność tkanek. Jeśli wchodzimy już w okres końca drugiego trymestru, początek trzeciego, możemy wtedy już zacząć delikatnie natłuszczać środek ścięgnisty, ale jeszcze bez takich elementów masujących, po prostu żeby już nawiązywać kontakt z naszym dnem miednicy. Na tym etapie swobodnie możemy już wykorzystywać pracę z woreczkiem. Jeśli przekroczymy 32 tydzień, ja z reguły polecam już wtedy pacjentkom, aby z tej pracy zewnętrznej również przeniosły się w okolice przedsionka pochwy i pracowały troszkę wewnętrznie, troszkę zewnętrznie, takie 1 do 3 minut dziennie i wykonywały taką pracę przez około 3 dni w tygodniu, powiedzmy co drugi, co trzeci dzień. Kiedy przekroczymy 34 tydzień, wtedy polecam, żeby ta częstotliwość praktyki była większa i żeby to było już być może 3-4 razy w tygodniu. Mówi się o tym, że przygotowanie krocza w kontekście ćwiczeń dna miednicy, w kontekście masowania sprawdza się, jeżeli wykonujemy tą pracę na 4 tygodnie przed planowanym rozwiązaniem, ale w związku z tym, że miesiąc porodowy to jest tak naprawdę obszar między 38 a 42 tygodniem ciąży, więc wtedy tak naprawdę od tego 38 tygodnia licząc wstecz, może się okazać, że właśnie ten 34 tydzień już jest takim granicznym, potrzebnym do rozpoczęcia tej intensywniejszej pracy. Jeśli przekroczymy 36 tydzień, to już wtedy polecam, aby pacjentka pracowała ze swoim kroczem codziennie i zewnętrznie, i wewnętrznie. Serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wszystkie informacje, które udało mi się dzisiaj Państwu przekazać, zostaną wprowadzone w praktykę i pomogą Wam w Waszych porodach, aby swobodnie w czasie ciąży funkcjonować zdrowo i bez różnych problemów uroginekologicznych, a w porodzie, żeby Wasze dno miednicy wypuściło maleństwo swobodnie na świat i aby obyło się bez wszelkich obrażeń okołoporodowych. Jeżeli zdarzyłaby się taka sytuacja, że którakolwiek z Was doświadczy jakiegoś obrażenia lub zostanie nacięta w czasie porodu, to wtedy warto się skonsultować z fizjoterapeutą uroginekologicznym. Natomiast jeśli taka sytuacja nie zaistnieje, na pewno zawsze po zakończonym połogu należy udać się na kontrolę do lekarza ginekologa prowadzącego ciążę. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, życzę Wam udanych porodów i wszystkiego dobrego. Dziękuję.